Puszczykowo świętowało swoje 60-lecie. Okazją do tego były dwudniowe Dni Puszczykowa. Świętowanie rozpoczęło się w piątek częścią oficjalną z zaproszonymi gośćmi. Dla Puszczykowa te 60 lat oznacza dynamiczny rozwój, niezliczone inwestycje, podnoszenie jakości życia mieszkańców, poziomu edukacji, tworzenie atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu wolnego, jak również rozbudowę bazy kulturalnej i sportowej. Z okazji obchodów 60-lecia wręczone zostały odznaczenia Zasłużony dla Miasta Puszczykowa oraz Honorowy Obywatel Miasta Puszczykowa. Takim tytułem uhonorowano m.in. starostę poznańskiego Jana Grabkowskiego. Zrobiło mi to olbrzymią przyjemność, zwłaszcza tu w Puszczykowie, gdzie niejednokrotnie spieraliśmy się na niektóre tematy. I to pan burmistrz wie, o czym mówię. Ale one przechodzą, bo trzeba mieć dystans do tego wszystkiego, co się robi w samorządzie, spierać się, ale w interesie naszych mieszkańców i w interesie samorządu, bo to jest najbliższe naszemu sercu. Pierwszy dzień świętowania obfitował w moc atrakcji dla każdego. Nie zabrakło również akcentu muzycznego. Na scenie wystąpili Degeneracja. To czarna bramna, której przebyć nie może już nawet pan. Żuki. Odznaczona tytułem Zasłużony dla Miasta Puszczykowa Małgorzata Ostrowska. Drugi dzień świętowania rozpoczął się żywą lekcją historii. Lekcja średniowiecza zainteresowała zarówno dzieci, jak i dorosłych. No, staraliśmy się tak w sposób ironiczny oczywiście przybliżyć póki co takie jakby zalążki wczesnego średniowiecza, jak wyglądały stroje, uzbrojenie podstawowe oczywiście, bo to za mało czasu, żeby więcej powiedzieć, a też nie chodzi o to, żeby dzieci męczyć za bardzo w okresie już prawie wakacyjnym. Do tego wszystkiego pokaz walki, czyli właśnie wspomniana bitwa pod Cedynią, już za chwileczkę. Strzelanie z łuku, miotanie oszczepami. Oprócz lekcji historii mieszkańcy mogli również wziąć udział w szeregu innych atrakcji, podziwiać występy na scenie oraz skorzystać z oferty wielu stoisk. Tor Poznań Track Day już od 15 lat uczy, szkoli i bawi. Jesteśmy obecni na różnych imprezach po to, żeby przybliżać ideę bezpiecznego motosportu i możliwości jazdy po jedynym profesjonalnym torze wyścigowym w Polsce dla zwykłych amatorów z zwykłymi cywilnymi samochodami. Myślę, że tego typu imprezy są zawsze znakomitą okazją do tego, żeby po prostu zadbać o siebie. Często ludzie nie mają czasu, a tutaj tak przy okazji ten strach jest na pewno mniejszy niż wtedy, kiedy się idzie do przychodni. Jest ten cały anturaż szpitala, białych kitli i tak dalej. Tego ludzie się czasami boją. A tu w takiej luźnej, piknikowej atmosferze to się tak po prostu robi z marszu. A czasami te wyniki okazuje się są takie, które skłaniają do natychmiastowego odwiedzenia lekarza rodzinnego. Myślę, że to najważniejszy efekt tej akcji. Wspólne świętowanie podczas Dni Puszczykowa było okazją do złożenia życzeń i podziękowań wszystkim tym, którzy angażują się w rozwój tego miejsca. Zawsze mówię, że najważniejsi są mieszkańcy, tak? Samorząd, mieszkańcy to nasza wspólnota, ale dzięki właśnie mieszkańcom potrafimy budować to nasze miasto, tą naszą małą ojczyznę, to jest przepiękne. Przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu swoim Rady Miasta Puszczykowa wszystkim mieszkańcom za przybycie, za to, że nas wspierają w każdej inicjatywie społecznej, miejskiej, jakiejkolwiek. Także bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom i wszystkim gościom spoza naszej gminy, które nas odwiedzili i wszystkim gościom z innych samorządów.
chciałam wszystkim mieszkańcom Puszczykowa, władzom tego miasta, całej gminy właściwie, złożyć serdeczne życzenia z okazji tego jubileuszu, bo to już jest 60 lat, ale 60 lat to nie jest jeszcze ten wiek, żeby przejść na emeryturę i niczego nie robić. Więc życzę powodzenia, żeby Puszczykowo pod auspicjami własnych władz bardzo dobrze się rozwijało, a mieszkańcom żyło się fantastycznie. Dni Puszczykowa zakończyły koncerty i występy muzyczne. Dzieci bawiła pani Melodia, a nieco starszych zespół Krambabula. Na finał Dni Puszczykowa zaproszono legendę rocka. Gwiazdą wieczoru był zespół Ira.